bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Szkoły średnie, szczególnie te z maturą, są przepustką w dorosłość, bo studia i każdy, kto studiował, kończył szkołę średnią i potem zaczął studiować, wie doskonale, że radykalnie to się wszystko zmienia. Oprócz tego, że to jest naczelne takie, prawda, naczelna zmiana, jak dla mnie, wszyscy zaczęli mi mówić proszę pana. No i to jest taka zmiana, że my się zaczęliśmy czuć rzeczywiście dorosłymi, odpowiedzialnymi za nasze czyny i za postępy w nauce. Bo przecież na studiach też jakieś postępy trzeba mieć, żeby je skończyć, żeby zaliczyć te kilkadziesiąt egzaminów, to nie jest takie łatwe. Mówię o tym tylko dlatego, bo właściwie jest o lekcjach selekcji, czyli o naborze do szkół średnich, które, jak powiedziałem, są taką przepustką. Tego nie będzie podczas prezentacji tych filmowych, więc muszę to powiedzieć, że powiat przygotował 44 oddziały, w tym 17 w liceach, 21 w technikach i tylko 6 w szkołach branżowych, czyli tych dawnych zawodówkach. Natomiast szkoły spoza jurysdykcji powiatu, a w jurysdykcji powiatu jest 6, proszę Państwa, 6 szkół i 44 oddziały. Natomiast spoza jurysdykcji, a więc Mrozy, Siennica, Dębę i Sulejówek ma prawie 20, 16 oddziałów co najmniej ma, a więc też tych szkół 5, no mniejsze oczywiście, ale już z osiągnięciami i również to szkoły, które chcą mieć uczniów. Tym bardziej, że są tam fajne kierunki. Szczególnie kierunki mundurowe, zarówno w Mrozach, zarówno w Sulejówku i również w Dębem, gdzie jest liceum jak najbardziej też mundurowe i to z tradycjami, bo wieloletnimi, jeśli chodzi o trzon szkolny w Dębem, ale tam przecież mają współpracę, o czym tu piszemy, z różnymi instytucjami i co będzie pokazane w filmie reklamowym. Obejrzyjmy te filmiki, pokazujemy te filmy szkół, które się u nas ogłosiły, wypromowały, a te, które się nie wypromowały, niech sobie pokazują w mediach społecznościowych. No, ręka rękę myje i coś za coś. To normalne. Ja prosiłem wszystkie szkoły, żeby pokazały się w naszym tygodniku, w naszej telewizji. Nie wszystkie chciały z tego skorzystać. Szkoda. Ale myślę, że w przyszłym roku już się sytuacja zmieni. Już będzie po COVID-zie, po zarazie i ta zaraza takiej obstrukcji troszeczkę w stosunku do mediów również ustąpi. Ja mam o to pretensje tylko i wyłącznie do powiatu mińskiego, który w czasie covidowym postanowił, że on będzie promował szkoły, będzie giełdy urządzał. Zresztą to już nie od pierwszy rok, a myślę, że tutaj się też powinno zmienić. W każdym razie dziękuję również za tę symboliczną reklamę powiatowi. Powiedzmy sobie szczerze, chciałoby się więcej. Byłoby więcej do omawiania i oglądania. Zobaczmy, co szkoły mundurowe szczególnie, ale nie tylko, z Dębego, z Sulejówka i z Mrozów mają nam do
zaoferowania, również i szkoły powiatowe. Kandydaci, jeśli lubicie sport, wiążecie swoją przyszłość z wojskiem, zapraszamy do naszej szkoły. Mamy wykwalifikowaną kadrę mundurową, która składa się z żołnierzy Wojska Polskiego, strażaków, policjantów. Zapraszamy do naszego Liceum Ogólnokształcącego PUL w Dębem Wielkim. W naszej szkole połowa uczniów to dziewczyny. Dajemy sobie znakomicie radę. Dzień dobry, nazywam się Mirosław Matyjaszek. Między innymi prowadzę zajęcia dydaktyczne w tutejszym Liceum Mundurowym. Zapraszam nowych kadetów na nowy rok szkolny.
trzy, pól! Zapraszamy do pól! Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.